Witajcie widzowie, ja nazywam się Simon i witam was w odcinku z Foundation, czyli z serii, która będzie drugą serią na kanale oprócz Bywaj Act, ponieważ, no wiadomo, program Bywaj Act, niedługo on się skończy, więc przydałaby się jakaś druga seria na kanał. I akurat udało mi się zdobyć Foundation, no, także no, uznałem, że Foundation będzie jako druga seria, szczególnie dlatego, że ja lubię też gry strategiczne, a chciałbym, żeby chociaż kilka się na kanale pojawiło, bo ja chcę zrobić taki kanał z różnymi typami gier, z różnymi typami, od RPGów do strategii i tak dalej. Chociaż niektóre obstawiam, że się nie pojawią, ale wracając, Foundation, chciałbym też was z góry przeprosić za to, że nie było odcinków na kanale, ale byłem w Zakopanem na wakacjach, gdzie no możliwości wrzucenia filmików nie miałem. Poza tym jeszcze przy okazji nie nagrałem żadnych na zapas, ale po powrocie niedawno nagrałem kilka na zapas, nagrałem odcinki z Bywajak, nagrałem Foundation, dlatego we wtorek, czwartek możecie się spodziewać. Najpierw we wtorek będzie Foundation, potem Bywaj Act, w czwartek Bywaj Act, później Foundation. I tak to będę próbował wrzucać mniej więcej. I jeszcze pojawią się na kanale live'y, które wam dokładnie wytłumaczę we wtorek, gdy wrzucę odcinek na Foundation albo na Bywaj Act. W sumie ten odcinek się pojawi we wtorek, więc w sumie na Bywaj Act to wytłumaczę. Bo ogólnie pomysł był taki, że wrzucę, że pojawi się w środę stream tylko z Minecrafta. W weekend, sobotę, jeśli będzie czas w sobotę, tylko z Robloxa, a w niedzielę z jakichś różnych tam gierek. Może nie tylko Roblox, nie tylko Minecraft. No, ale teraz zaczynamy z Foundation. Wersję 1.7.10, która dodaje nowe UI. Ciekawie wyglądające i bardziej podchodzące pod ten styl Foundation. To mi się bardzo podoba. I zagramy sobie na start. Nie biorę tych map, tych podstawowych, gdyż już są dobrze znane. A poza tym wolę poczekać, aż będą nowe biomy. I oprócz nowych biomów pojawi się jeszcze generator map, nad którym pracowali twórcy, a później tymczasowo przestali nad nim pracować. Czemu się nie dziwię, bo wolą najpierw popracować nad biomami, żeby ten map, żeby ten generator map miał jakiś sens. A wiem to z tego, bo twórcy mają Trello, strona stronie Trello. Znaczy mają konto na stronie Trello i przy pomocy niego mogą sobie ustawić co, kiedy, gdzie, jak. Bo to jest akurat znana strona i często tam twórcy ogólnie dają swoje pomysły. Tam paręnastu twórców typu, że dają okienko, że to co musi być w becie, to co musi być w alfie i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Czyli taka strona dla deweloperów. A my zaczniemy teraz na mapie, myślę, że Hidden Valley. Nie słyszałem o niej, a może być ciekawą mapą. Oczywiście dodałem tutaj troszeczkę modów. No, jeśli tak w ogóle, jeśli kojarzycie jakieś mody lub znacie jakieś modyfikacje do Foundation, bo sobie graliście albo widzieliście na internecie, to miło będzie, jak napiszecie w komentarzu jakie, bo to wtedy one urozmaicą tą rozgrywkę. Ja dodałem akurat tylko na przykład rework tych kościołów, imiona nowe, średniowieczne, tutaj kolejne jeszcze imiona średniowieczne, jakieś nowe budynki, wiele innych. Ale piszcie w komentarzach jeszcze inne, jeśli jakieś znacie. No to zaczynamy w Hidden Valley. Myślę, że będzie rozgrywka ciekawa. I od razu mówię, nie wszystko może być tutaj przetłumaczone na polski z tego względu, że wszystko jeszcze nad tym jest pracowane i zajmuje się tym wszystkim społeczność. No, ja to ogólnie mniej więcej wszystko znam i wybierzemy sobie na start jakieś tereny. Co by tu wybrać? Myślę, że na start jakieś mocno zalesione tereny. Dobra, no to może wybiorę to. To wygląda jak dobry teren. Chociaż mało zalesiony, kurczę. Dobra, wezmę to, niech będzie. Trudno, zawsze jest na start trudny wybór terenu, na którym zaczynamy. Tutaj to będzie tak, więc zbudujemy to tutaj.
Taj. No i proszę, jest nasz centrum naszej wioski. Mamy tutaj różne budynki. No i zaczynamy od logistyki. Cech budowniczy oczywiście. Nie cech budowniczy, jest workshop builder, czyli że warsztat jakby budowniczego, można to tak nazwać. No i tak, dajemy jednego budowniczego i lecimy po kolei. Więc tak, najpierw lecimy z obozem Drwala, potem obóz kamieniarzy. Jego zbudujemy też gdzieś blisko. I jeszcze tutaj do produkcji żywności chatę zbieraczy. Potem zbudujemy studnię. I w międzyczasie to chyba będzie tyle. Jak na razie. Jeszcze tylko by się przydało zrobić jeszcze strefę pozyskiwania surowców. Weźmiemy tymczasowo cały ten teren, bo obstawiam, że zbierzemy z całego tego terenu drewno, a później damy tutaj jakieś tereny zalesienia, ale wolałbym wykorzystać te tereny, bo one wyglądają bardziej jak pod... jak coś pod produkcję. Ale widzę, że plus mamy taki, że obok nas mamy tutaj jakieś minerały, które będziemy mogli potem zebrać, co może się przydać. Także miło, że wybrałem jednak to miejsce. No bo jeśli nie wiecie albo wiecie, przez ostatnie aktualizacje zmieniono troszeczkę sposób zbierania surowców. I teraz to wygląda tak, że wysyłamy naszego, naszą jakby badaczkę. No, mogę powiedzieć badaczkę, która zajmuje się jakby badaniem tych wszystkich minerałów. I po zbadaniu mamy na przykład chyba kamień, węgiel. I w tych miejscach później możemy zbudować kamieniołom. Co jest bardzo przydatne i mi się wydaje, że to chyba jest lepszy sposób zbierania niż poprzedni. Tak to tutaj mamy jednak ważność tych budynków. Typu właśnie ten budynek Lorda, czy tam... no jakiś tam obóz. No i mamy tutaj na start i właśnie tutaj właśnie dokładnie się UI zmieniło. I co mi się podoba, wszystko jest w takim stylu właśnie pod tą grę. Czyli już nie mamy tych starych jakby obrazków związanych z średniowieczem, jakichś średniowiecznych... no wiecie, o co mi chodzi, nie mamy takich ikon średniowiecznych prezentujących różne osoby, tylko mamy zrobione pod to arty przedstawiające, czy tam ikony zrobione przedstawiające właśnie... no po prostu zrobili po prostu bardziej pod ten, pod styl... wygląd tych postaci, własne ikony, co mi się bardzo podoba. Bo jednak tamten styl jakoś do mnie nie przemawiał. Jakby to była bardziej realistyczna gra, to wtedy może. A tak to jest spoczko. I nie, ty na razie tym się nie zajmuj, tylko się zajmuj tutaj chatami. O, Drwal, chata Drwala właśnie, miałem mówić. Nie mamy chaty Drwala, ale już się nią zajął. Nasz budowniczy, czy tam nasza budowniczka. No i proszę, idą nasi drwale, czy tam drwalki. Gdzie chłop nie pomoże, tam kobita niestety musi. Wytwórz jagody, czy tam zbierz jagody. Brak materiału do budowy studni. Dlatego zatrzymałem budowę studni. Na razie to zajmijcie się obozem kamieniarzy i chatą zbieraczy. To się bardziej nam na razie przyda. Gdzie jest budowniczka? Gdzieś tutaj? Przegląda plany? Ale muszę przyznać, że wiele rzeczy, które tutaj pododawali, zmienili, bardzo mi się podoba. I przy okazji nie mogę się doczekać nowych biomów. Bo obstawiam, że... troszeczkę to będą... znaczy nie wiem właśnie, jak te biomy będą to wyglądać. Czy to będzie bardziej coś podchodzącego pod Minecraft, że jeden teren to jest taki biom, drugi teren to jest taki biom, czy... a nie wiem, nie wiem, nie wiem. Liczę, że jednak... no, przyspieszymy trochę. No liczę jednak, że te biomy będą jednak czymś... no naprawdę bardzo ciekawym i... mnie ciekawi, jak to będzie wyglądać. Ale się wszystkiego dowiemy w międzyczasie, oni nad tym pracują. Bo na Trello można zobaczyć.
ich pracę, czy tam ich roadmap. No, a roadmap to mniej więcej chodzi o jakby listę rzeczy, którą muszą zrobić przy produkcji gier. Na razie w trakcie pracy widziałem, że są biomy, jakieś pomniejsze rzeczy, których niestety nie przeczytałem, ale najbardziej mnie przeczytały, najbardziej zainteresowały biomy. A generator tymczasowo jest jeszcze tymczasowo zrobili stop z pracą generatora, bo znaczy map, generatorem mapy, bo nawet to widziałem, że przez jakiś czas pracowali nad tym mapem generatorem mapy, a później przestali. I mi się wydaje, że to dlatego tak mogli zrobić, bo po prostu przy generatorze mapy byłoby więcej pracy, bo wiecie, żeby zrobić generator mapy, który by fajnie generował ten teren pod każdy podchodzący styl, typu właśnie walej i tak dalej, dolina, jakieś tereny górzyste i tak dalej, no to wiadomo, jednak przy tym więcej pracy może zejść, dlatego cieszę się, że najpierw zaczęli z biomami. A później i tak to będzie fajnie się wszystko działało. I proszę, zbierają jagody nasze wieśniaki, chłopi. Tylko mi w tych krzakach nie róbcie nie wiadomo czego, bo później ktoś dostanie niespodziankę na jagodach. Z białą polewą. Dobra. O. Zaraz kamieniołom skończy. Stupcio. Znaczy obóz kamieniarzy. To nie jest kamieniołom. Jeszcze. Tak, drewna mamy pod zastaw. No, kobieta to sobie radzi. A wy chłopi to co? Od nas, od was nici pomocy. Tutaj mamy budynek do... na cyder. Ogólnie do produkcji alkoholu, jak mniemam. Ale tymczasowo tym się nie będę zajmował. Na razie to chcę to wszystko rozbudować. Kamieniołom skończony? Chyba jeszcze nie. Jeszcze nie, bo części. Narzędzia się znaczy, ale chyba musiała chwilowo odpocząć. Albo sprawdzić plany budowy obozu kamieniarzy. Widzę, że im bardziej schodzę tam na dół, to mniej FPS-ów jest, ale się nie dziwię. Jak tam? Sprawdzę plany, no i wracę do roboty. No panie. Trochę, żebym się nie wyspał. Chociaż spałem wystarczającą ilość godzin, 9. A i tak jestem niewyspany, łaj. Gdzieś dziwnie mój organizm działa. O, i proszę, gotowe. Raz, dwa. Dwóch górników raczej sobie poradzi. Tam kamieniarzy. No mam nadzieję, że to, że one będą tutaj zbierać kamień, nie będzie przeszkadzać tutaj zbieraczom. To takie, coś za głośno jest, panie, no daj pracować. Dobra, zaraz będzie mogła ona się zająć studnią. Brak materiału do budowy. I know. Ale zaraz będziesz miała pod zastaw. One się wszystkim szybko zajmą. 3. I zaraz będzie 4. I zaraz będzie 5 i zaczniemy budowę studni. Trzeba z tym wszystkim szybko pójść, się zająć, bo później będą mi głodować wieśniaki, bo jeśli chcę, żeby oni zaczęli ogólnie jeść żywność, to trzeba zbudować market, bo wiadomo, że no nie pójdą do chaty zbieraczy, nie zbiorą żywności, tylko to musi być zbudowany wcześniej budynek, który by trzymał całą tą żywność zebraną, a później z tą żywność będzie musiała pani handlarz wziąć i sprzedawać. Dobra. No i jest woda. Ugasiliśmy raczej już ich pragnienie. Tak, zgadza się. Przynajmniej niektórym.
To teraz gromadź zasoby, oczywiście. Spichlerz oczywiście do tego jest potrzebne. No to spichlerz zbudujemy. A zbudujemy tutaj, żeby to wyglądało jak taki niby port. No. O. I akurat też bardzo blisko chaty zbieracza. A po spichlerzu market. Nie to pamiętam, ale potem już będzie trzeba myśleć. I market może zbudować. O, tutaj zbudujemy tak, żeby ludzie mieli po w drodze do pracy. I tak tutaj to. Tutaj można jeszcze coś takiego zbudować. To jest akurat bardzo fajne. I to jest wzięte z dekoracji, z moda na dekoracje. Tutaj damy coś takiego, żeby ludzie wiedzieli, że o, tutaj sprzedajemy żywność, żywność. No i chyba już jest gotowe. Raczej już więcej nic nie zrobię, bo reszta wymaga desek. Oprócz tych rzeczy, ale to jest, nie pasuje mi tutaj. I gotowe. Kolejny budynek. I też powoli będę musiał się zająć zbudowaniem miejsca dla naszych mieszkańców. Tylko najpierw muszę zobaczyć, gdzie tutaj są. A nie, nie zalesienie, to. No to oni będą musieli się budować bardziej po tej stronie. O, tak po tej stronie. I po tej stronie. Chociaż wolałbym tutaj zrobić później chatę rybaka. No, po tej stronie. O. I może być. Później tutaj będą bardziej te... Chociaż... No, po tej stronie będą się budować. I tak później jakieś będę budował dekoracje i nie będzie potem z tym już problemów. A mieszkania będę gdzieś budował po tej stronie. I gdzieś się zbuduje tutaj kościół. Już plany na zaś, także nie powinno być z tym problemów. Drewna mamy pod zastaw, dlatego pewnie go nie zbierają, jak nie mam. Ja, a nie. Ale jakby co tutaj widzę, że jest jakby ikona pokazana w razie czego pełnego magazynu, tak. Ale fajne są teraz ta ikona, muszę przyznać. Mi się podoba ogólnie przede wszystkim, że tu są właśnie te nowe ikony. Między innymi właśnie ta ikona... Ikona przedstawiająca braki surowców. A, właśnie, mi się przypomniało, że przecież do budynków. Oni też robili co do tych mieszkań. Mają też robić, jak patrzyłem na Trello, update, które ma sprawić, że budynki jakby mieszkańców mogą się ze sobą łączyć. Nie wiem, co to jeszcze ma, co to jeszcze znaczy, że będą jakoś daszkami połączone czy czym. No, ale brzmi to na pewno ciekawie. Wybudowano rynek. Już wezmę na zaś handlarza. A w tym czasie będę musiał kogoś też z roboty wyrzucić. Zbieracza? Mogę zbieracza na razie wziąć. I tak tymczasowo spichlerz będzie tutaj budowany, także no. Albo mogę w sumie wziąć drwali. Nie ma już tutaj max. Dobra. Robimy to w taki sposób. Będzie to najprostszy sposób. A, jest, proszę. Siedzi, pilnuje, woła ludzi, żeby coś zjedli. Ale, sorry kolego, nie masz niczego. Jabłka jest tu jeszcze, o, nice. Sobie patrzę, jak sobie ludzie chodzą. Ale muszę przyznać, że... W sumie to są nowe animacje. Od tego, jak, że nawołuje i siedzi sobie przy tym, w tym miejscu, to nie było jeszcze. Czyli nowe animacje dodali. Nice. No i akurat... Blisko akurat jest obóz kamieniarzy i nie musiał aż tak długo przenosić materiałów. No i zaraz to skończymy budować i... Nasi mieszkańcy będą zadowoleni. No, to i tragarz jeden do roboty.
Gromadź zasoby ukończone. Spokój potrzeby nowo przybyłych zakończone. A ty, handlarzu, już... Zwiększ populację poprzez podwyższenie. Okej, okay, czyli że... Prawdopodobieństwo imigracji muszę zwiększyć. No to na to... A, spokojnie. I już jest, 50. Ktoś pójdzie kupić? O, proszę. I poszedł teraz z roboty. A, bo poszedł też po jagody. Ja, po jagody. No i proszę, jesteśmy na plusie. Bilans. Tylko pytanie, skąd oni mają złoto na to, że na to wszystko. Zadowolenie. Woda, żywność. Żywność minus 25. Ale jak się zaraz najedzą, to już będzie akurat 100%. No to może to jeszcze zwiększymy prędkość. No, jedzcie, ja to ja tego nie zbudowałem specjalnie, żeby sobie stało po prostu. Żeby było 100%. Nice. I teraz zatrzymamy. I powodem zatrzymania jest to, że... Nie, nie zamknij wszystkie okna. A, posiadłości. Robotnicy, królestwo, duchowieństwo. No i teraz zaczynamy, to znaczy zatrzymałem to, że zatrzymałem było zrobione to w dobrym celu. A, super, mi brakuje hajsu. Muszę poczekać, aż będę miał 500. Ogólnie wiem, że później mogę odblokować tereny za darmo, ale wolę teraz już odblokować na zaś. Przede wszystkim z tego powodu, że będziemy później budowali więcej domów, więc takie tereny bardzo się przydadzą. Tylko oczywiście muszę poczekać na... No to aż chyba minie miesiąc. Aż prawdopodobieństwo imigracji jest niskie. Mimo, że dałem tereny pod budowę. Nie. Dzięcioł stuka. O! Widzę. Dwóch nowych. Dwie nowe panie. Przyszły do wioski. Do roboty. Miło was widzieć. A skoro miło mi was widzieć, jesteś nowym skromnym sługą, Neis. A skoro jestem sługą, to tak. Let's unfuck this. Znaczy, tego to się pozbędę. I lecimy teraz i... Let's go tu. Tutaj zrobimy teren mieszkalny. O tak. I no. Awansuj osadników, czyli muszę zbudować dwór szlachecki. No to się tym zajmujemy. O, tak to zrobię. Gdzie jest dwór szlachecki? Tu jest wiejski kościół, tu jest dwór szlachecki. Dwór szlachecki trzeba oczywiście na górze zrobić, żeby pokazać jakby jego wielkość. Wejście do niego będzie z tej strony. Tak, okej, schody. Tutaj będzie wieża. Taka, o, wieża. A tutaj będzie pomniejszy drewniane przedłużenie. I myślę, że okej, wygląda. A tu jest, mogę wybrać pozycję gościa, jak się ma ustawić. Niech będzie w ten sposób ustawiony.
Kuszaki? Niech będzie. O! Jakoś to tak ładnie ustawimy. Kominek? No niech będzie kominek. No i okej, wygląda. Brakuje mi tylko hajsu, dlatego muszę poczekać, aż zarobię. A nie, dobra. To tak na razie zrobimy. Tak będzie najprościej. I co tu jest wymagane? 47 desek, o panie. Chyba będzie trzeba zbudować... tartak. No to co? No to tartak, no. No nic pan nie poradzisz, no tartak, no. A, hajs! Hajs potrzebny, panie. A ja na minusie, bo za terytorium dużo płacę. Ajajajajaj. No troszeczkę źle zrobiłem, ale spokojnie. Każdy człowiek się uczy na swoich błędach, także na przyszłość nie będę tego robił w ten sposób. A na razie to poczekamy, aż zarobimy. Ale raczej na spokojnie powinniśmy zarobić, bo... kolejnego zbieracza. I kogoś tu jeszcze do roboty? No budowniczego kolejnego możemy wziąć. Mamy akurat... bezrobotni wieśniacy, jeszcze jeden bezrobotny. A panie. Oj, panie, panie, panie. No to... a, już, dobra. To się po prostu zbadziło. Brak materiałów do budowy. Wiem. Wiem, że brakuje materiałów do budowy. To, coś się stało? A, dwóch nowych osadników, okej. Okay. No to co? No to let's go, 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 do roboty. I też przy okazji trzeba będzie zbudować dom leśnika. Zrobimy go tak koło tego. Terytorium zewnętrzne. A, rozumiem, o co chodzi. Za 50. Okej. Okay. 10 desek oczywiście, no to wszystko co potrzebuje desek tymczasowo nad tym pracę zatrzymamy. To co wymaga tylko kamienia mogę co najwyżej zbudować. Dlatego tak, budowa nad tym, budowa nad tym, nad tym, nad tym, nad całym tym budynkiem zatrzymamy. A za ten czas zajmiemy się produkcją desek. No i proszę, od razu na plusie jesteśmy. A, bo już terytorium nie utrzymujemy. Bo w sumie jak kupiłem, to od razu poszło utrzymanie w górę. Za stówę, no to muszę jeszcze poczekać. Co to się w wiosce dzieje? Komfort i usługi. Niezadowoleni z tego jesteście. O, proszę, pierwszy dom. Dwóch lokatorów. Tak se ten dom wygląda. No prosty. Prosty dom wiśniowców. Tutaj też się buduje dom. Czeka na budowniczego. Na szczęście wziąłem dwóch, także plus dla mnie. Bo teraz to wszystko szybciej pójdzie. O, proszę, gotowe. I kolejny domek już chyba raczej gotowy. Jeszcze nie gotowy. Albo i gotowy? Nie, nie gotowy. A, no to zaraz się on skończy, budowa jego. A, bo to jeszcze okienko, rozumiem. No ale proszę, proszę. Wszystko na spokojniej. Już się zaczynają budować pierwsze domki. Tutaj ktoś się buduje? Mi się tylko wydaje. Nie, to jest po prostu ścieżka. No to ile już jest? Raz, dwa, trzy... cztery domki na start, no i spoko. No ale na to jeszcze będę musiał poczekać.
Kolejny. Okej, okay, czyli już tak naprawdę już prawie wszystkie domki skończone. Tylko ten jeszcze został. O, za niedługo będę mógł już zbudować ten startek. Dwaj nowi mieszkańcy. Witam, zapraszam i się budować. Bo potem już nie będzie odwrotu. No to fajnie wszystko wygląda. Warto było zrobić z tej serii grę. I też w sumie w nią pograć, bo długo w nią nie grałem. Ostatni raz to u znajomego chwilę pograłem. No dobra, jest szybko wykorzystać, trzeba okazji dopóki się da. No i gotowe. Priorytet. I akurat tych trzech bezrobotnych wieśniaków weźmiemy akurat do pracy nad tym. Albo dwóch. Ty idziesz tutaj to budować? A nie. Zciąć drzewa. No i proszę. Komfort, usługi. A, usługi, czyli że kościół, dobra. To przynajmniej daje mi to do myślenia, że trzeba szybko kościół zbudować. A chyba mam już możliwość zbudowania kościoła. Tak, mam. Tylko pewnie tymczasowo jeszcze nie będę mógł go zbudować, bo oczywiście pewnie desek potrzeba. O. O. Oczywiście trzeba krzyżyk. Małą wieżę. Tylko nie taką małą. Tylko taką dużą. O. Okej, czyli splendor mogę tutaj zwiększyć. Tutaj mogę zrobić rozbudowę tego kościoła. Ale to jest wiejski kościół, to wolę na razie poddawać takie części. O. Ale plus jest taki, że zwiększy się splendor. A splendor to jest bardzo ważna rzecz. Jak to wygląda? Wygląda to ok. Nie mam tutaj co... co zmieniać, bo mi się tam podoba taka, o taki wygląd kościoła. No myślę, że jest ok. Mógłbym jeszcze ten krzyżyk dać tutaj. O. I później można by było go rozbudować. Także na razie... buduj. Ale tymczasowo wstrzymamy jego budowę. Do czasu, aż zarobimy i narobimy desek. Zobaczmy, ile ten odcinek już trwa. 34 minuty. O, panie, szybko to idzie. To zrobimy ten odcinek 40-minutowy na start. Później kolejne odcinki zrobimy, to będę miał na zapas z odcinki z Foundation. Tak. Kamienie. Ja w ogóle mam możliwość zbudowania jakichś dekoracji? Jeszcze nie. Co potrzebuję odblokować? 15 chłopów potrzebuję przynajmniej. A ja wiem, o co chodzi. Mniej więcej chodzi o to, że jak zbuduję ten budynek administracyjny, czyli dwór szlachecki, to po budowie dworu szlacheckiego
Po budowie dworu szlacheckiego osoba, która będzie prowadziła ten dwór szlachecki, będzie miała możliwość awansowania na moich mieszkańców. Tymczasowo oni są, można powiedzieć, że mieszkańcami, ale można im nadawać rangi. Chłopi, nie wiem co one do końca dają, ale chyba dają jakby, nie wiem, przywileje. Chyba przywileje. Moim mieszkańcom. Przy okazji jeszcze tam chyba gdzieś widziałem na to, Trollo, że ma być zmiana pogody i nie wiem, czy będzie dzień i noc. Cykl dnia i nocy, ale to muszę przyznać, żeby było ciekawe. Oczywiście miesięczny raport na minusie byliśmy strasznie, ale powoli z tego wychodzimy dzięki rynkowi. Także powoli na plus idziemy. Tutaj ona już kończy, ma już czwarty poziom w ogóle budowniczego, co... To jest bardzo dużym plusem. Bo teraz, o, proszę, szybciej będzie to wszystko szło i potrzebujemy teraz raz, dwa... Dwóch cieśli. Jedną osobę zostawimy, bo ja ją wezmę tutaj do pracy w dworze szlacheckim. A skoro już jesteśmy przy tym, to... Tymczasowo weźmiemy, że rdzeń będą budować. I przy okazji przypiszemy więcej terenów do wycinki drzew. Całe te tereny do wycinki. A tutaj teraz trzeba będzie usunąć tą część. Bo tutaj tak naprawdę już jest wszystko wycięte, ale chwilowo zrobię to tak. Wiem, już się tym zajmę. Bo chciałem tymczasowo tak zrobić. Raz, dwa. I tutaj tak, i tutaj tak, i już. Będziecie mieli co wycinać. Na czym to ja? A tak, jeszcze leśniczówka. A co do zalesienia, to my zalesienie zrobimy... Tutaj będzie zalesienie. Tutaj będzie zalesienie. Teren zalesienia tymczasowo będzie taki. Ja go później zmienię i dam tutaj te tereny, ale tymczasowo wolę zarobić pieniądze i nie kupować. Poza tym i tak nie mam pieniędzy. Wyrabiają deski. Dwóch cieśli. Baudet i Ferrando. Panie Ferrando, może kiedyś Ferrari pierwsze zrobisz. No i co, może to będzie... No, to będzie może na tyle w tym odcinku z Foundation. Mamy początki naszej naszego miasta, naszej wioski. Dlatego piszcie w komentarzach, czy wam się pomysł na serię podoba i czy będziecie chcieli więcej odcinków na kanale z tej serii. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę pod filmikiem. Oraz jeśli wam się mój kanał podoba i chcecie widzieć więcej materiałów na moim kanale i mój kanał wesprzeć, to zostawcie subskrypcję. Do zobaczenia, trzymajcie się. Ciao.